Witamy. Hej. A już dobrze wygląda. Trochę sobie pochorowałem, posmarkałem się troszkę w ostatnich mokrych wypadach. No i Ola jest odporna na wszystko. Także już jest lepiej. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. No to kurczę, trzeba wyskoczyć. Też pogoda się psuje. No, niestety. Mam nadzieję, że nic nie będzie kapać. Także lecimy na kopanko, na pole, gdzie wyszedł nieśmiertelnik ostatnio i krzyż matki. Monetki tam wychodziły w fajnym stanie. Także lecimy tam. Wiem, że to były perelki. Ale trójeczka pluska była piękna i w ogóle Adolfy i te Weimar wyszedł fajny. A nie wyszło. Dobra. Zobaczymy. Ola, masz monetę? Nie. No to wygrałem. Nie wiem, czy można to zaliczyć do monety. Jest to dyszka cesarstwa. Też pierwsze co myślałem, że podkładka. Ale przyjrzałem się. Napisy jeszcze widać. Także do konkursu można, myślę, to zaliczyć, że była to monetka. Lecimy dalej. Już widzę, że jest coś ładnego. Już pokazuję. Chyba jest to zapięcie książki. Już poczyszczę. Ale pięknie zdobione. I bardzo malutkie. Piękny fancik. No mega. Szkoda, że tutaj urwane. Czy jest zawias? Nie, nie ma. Zawiasik urwany. No już fajny fancik. To jest sygnał 83 stały gdzieś na powierzchni. Mam i w ręce. O. Jest prusaczek w pięknym stanie. No musiał być na samej powierzchni. Ale piękne. 1861. Super. Ola poleciała tam dalej. A ja się kręcę cały czas tutaj w obrębie tego miejsca, gdzie ostatnio pozbieraliśmy fajne monetki. Ten nieśmiertelnik tutaj gdzieś mniej więcej w tym miejscu gdzieś tutaj wpadł. Tam bliżej drzewa ten krzyż matki. Także jeszcze jest tutaj do pochodzenia miejsce koło miejsce, żeby to sprawdzić. No, ale widać warto, fajnie. Fajny stan tego prusaczka. I Ola mnie teraz, dopiero co mówiłem, zawołała, także lecę do niej, zobaczymy co tam ma fajnego. Kurde, zdechły jestem normalnie, kawałek przebiegłem. Ojoj. O, proszę cię. Szkoda, że wygły. Wygły, no. Ale piękne. Z tyłu jest coś napisane, chciałem przyczynę byłoby wyprostować. Posrebrzany był. Na pewno był na wisiarku, bo jest ten. Miłości. Mam taki krzyżyk z Jezusem. Wlazło go kiedyś na skraju pola i lasu wykopałem. Ja nie, tu wykopałem Weimarka, a tu wykopałem krzyżyk. No, super. Ale widzisz, że jest napis, coś jest zapisane. No wiem. Tam to też jest. Z napisem identyko. Jest fajny, taki fajny, gruby Jezusek z Masiącą. Ja mam prusaczka w ładnym stanie. Ja pierdolę. Na razie go nie prosty. Ja
Nie będę go prostować. Mam tutaj dwa sygnały, jeden tu, drugi tu. Stąd już wykopałem jest krążek. Zaraz zobaczymy, co to za monetka. Dwoja z PRL. 8-2. Pozdrawiam, 8-2. Tam przy tamtym doku jeszcze wyszła obrączka, ale to była obrączka od pół litrówki. Teraz druga obrączka, tym razem gołębia. Zaraz przeczyszczę. Pozdrowionka przy okazji dla brodatego zbiera. I myślę, że za trzecim strzałem będzie złota obrączka. Obrączka. Myślałem, że 27 rok, ale niestety chyba 81. Jak widać, Polska, polski gołąbek był. Także wyląduje u Zbynia w kolekcji. Pozdro i lecę dalej. Sygnał był taki, że byłem pewny, jakaś folia aluminiowa albo rozdarta puszka. A to wieczko. Wieczko od zegarka. Kieszonkowego. Grosz współczesny. Piękne zdobienie. Było srebrzenie, już odpada. Pierdzioneczek. Co to jest? Z jakimś inicjałem. Chyba A. Albo nie. Albo H. Nie no, A. A. A jak Aleksandra. Z odpustu, tylko że z... Z 18 wieku. Z 18 wieku, ale z odpustu. O, w ogóle pochwal się, co to krzyż tylko tak. Krzyż mam. Nie, mam dwa perelki i 5 wajmarków. I mamy kolejny wielki fancik. Berlin, Hohen, coś tam, coś tam. No ja nie wiem, co to jest. Coś starego i z Berlina. Z jabłkami. Nie. Tak. Nie, z jagodami. No, potocznie mówią z jagodami, ale w Wikipedii jest napisane, że to są jabłuszka. No i ci powiem, że nie wiem, co to jest. No, ładny stan. Elegancko. Która monetka? Czwarta. Dawaj, to będzie, może być w pudełeczku. No ładnie, ładnie. Dawno nie było monetki. Z dobre pół godziny. Mamy dwójeczkę cesarstwa. W ładnym stanie. 1873. Chciałbyś. Chyba ósmy. Pozdro Patryk, przy okazji. Co? Dwójeczka cesarstwa. Mam mikrokonika. Nawet jeździec jest ołowiany, mikrokonik. Szczoteczki jak zwykle nie mam. Także trochę przetrwał mankiet. Taki to oto koń. Teraz przyjdzie mi pozdrowić Jurka. Pozdro Jureczku. Jest klamereczka, którą delikatnie przetarłem.
była dosyć głęboko. Ładna będzie, już czyszczę. Proszę bardzo. Taka ładna klamereczka. Środeczka niestety nie ma. No i lecimy dalej. Fu. To tam. Tutaj mam. Aj, grudka się rozpadła. Był ładnie w grudce na pasteczek aluminiowy. Widać, że ładnie zdobiony. Choćby liliki harcerskie, takie zdobienie. Ale z drugiej strony niestety bardzo niszczony. Próbuję go coś tam podprostować na półeczkę, bo takiego wzoru jeszcze nie mam. Lecimy dalej. Ola! Mam normalnie ewenement. Guzik z palmosu zrobiony. Modlitwa kierowcy. No i co, kończymy tą nierówną walkę. Słaby jeszcze jestem. No to i tak będzie. Tyle. 2,5 godziny. Tyle śmieciorów weszło. Co tu jest? To nie wiem, czy to śmieć. Wyrzucać nie będę. Może ktoś... Tłoczek jest do czegoś, nie? Tak. No i teraz te lepsze fanty na takiej pięknej poduszeczce. Pozdrawiam przy okazji Olę. Ola zapadała taki pomysł, żeby ładnie wyeksponować nasze fanty, nasze skarby. Pozdrawionka Olu. No i zacznę tutaj od Oli. Nie od tej Oli, znaczy to od tej Oli, ale tamta Ola, to nie ta Ola. Dobra, już się nie zapędlaj. Już się zapędliłeś. No tutaj Ola, fantem dnia to na pewno krzyżyk. No gdzie na dwójka. Nie no, krzyżyk. Tylko szkoda, że trochę go wygło. Wyprostujemy go. Wkleję zdjęcie dwójka, to mojego. To jest zabytek, patrz, to jest to nie byle co, to jest no, 58. Nie ma to tamto. To jest płacidło celtyckie. 1900. No, a wychodzi tego trochę u nas, nie? Taki kółek to wychodzą miliony. Miliony, tak jak od zasłon. No. Teraz moje. Celtyckie, się to wymyślił. No u mnie strzałem dnia to na pewno jest fenolek, jeśli chodzi o numizmatykę. No, zapinka jest super. Zapinka książeczki, bardzo ładnie zdobiona. No i klamerka. Klamerek. Miałeś klamerek nie zbierać. Klamerek. Ja nie będę już nic mówić. Klamerek nie lubię. Klamerek musisz zbierać. No. Dobra. No, zaczyna coś wiać, byle nic nie przywiało. No. Także... Było fajnie. Co? Miłego południa, wieczorku. Do jutra. Od soboty będziemy w strefie pierun wiejakiej.
Tak, i wiesz, nie trzeba będzie powolu w masce chodzić. Tak, właśnie. Bo będziemy musieli gdzieś nosić na szyi, a w razie czego Na czole. było na czole, a w razie Dobra, czego tak bez ubierać. jaj, No. to Pa. miłego, trzymajcie się i Tak, i zdrówka oby dużo. była moc, to Tak. jutro wyskoczymy. Tak. Hej.